Upadek Anakina Skywalkera i jego przejście na ciemną stronę mocy to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Konsekwencje decyzji Anakina objęły przecież całą galaktykę, znacząco przyczyniając się do upadku Republiki oraz rozpoczęcia krwawych rządów Sithów. Rządów, do których nie doszłoby, gdyby Skywalker nie zdradził rycerzy Jedi. Większość z nas oceni zapewne postępowanie Anakina jako błędne i karygodne, ale czy aby na pewno jest on winny temu, co się wydarzyło? Otóż nie, a przynajmniej do takiego wniosku doszedł jego mistrz, Obi-Wan Kenobi. A dlaczego tak uważał i za upadek Skywalkera obwiniał głównie zakon Jedi, dowiecie się właśnie z tego odcinka. Dobra, to czas na konkrety. W tym materiale posiłkować się będziemy dwoma kanonicznymi zbiorami opowiadań z serii From a Certain Point of View. Pierwszy rozwija wątki z Nowej Nadziei, drugi zaś z Imperium kontratakuje. Dowiadujemy się z nich bardzo dużo o tym, co Obi-Wan myślał o Anakinie i jego przejściu na ciemną stronę. Jest to o tyle intrygujący wątek, że poglądy te zmieniały się u Kenobiego z biegiem czasu. Za swojego życia był co prawda przekonany, że jego uczeń sam odpowiadał za swoje błędy i decyzje, aczkolwiek zdanie na ten temat zmienił po swojej śmierci. Bo widzicie, w jednym z poprzednich materiałów na kanale tłumaczyłem, że Jedi, którzy po śmierci zjednoczyli się z mocą, nie postrzegali czasu linearnie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stawały się dla nich abstrakcyjnymi koncepcjami, bo mogli ich doświadczać jednocześnie. Nie wiemy, jak wielki wgląd mieli w to, co dopiero się wydarzy, ale z książek serii From a Certain Point of View wynika, że mogli zobaczyć, co będzie miało miejsce nawet kilkadziesiąt lat później. Ważne jest także to, że pojęcie czasu było dla zmarłych Jedi zgoła inne niż dla żyjących. Czas w wymiarze mocy płynął bowiem wolniej. Sam Obi-Wan w opowiadaniu There is Always Another tłumaczy, że minuta w świecie materialnym w wymiarze mocy może być odczuwana jak godzina. Dlaczego to takie istotne? Ano dlatego, że Kenobi po śmierci miał mnóstwo czasu na rozmyślania i nabranie dystansu do wydarzeń z jego życia, w tym jego relacji z Anakinem. Dopiero w wymiarze mocy uznał, że za upadek wybrańca odpowiadał głównie zakon Jedi, a w mniejszym stopniu sam Anakin czy Sithowie. Zacytuję wam teraz fragment opowiadania There is Always Another, w którym Kenobi rozwija tę myśl. Życie Anakina nie należało do łatwych. W dniu, w którym Qui-Gon przywiózł go na Coruscant, chłopca z miejsca postawiono u podnóża niewyobrażalnie wysokiej góry. A potem oczekiwano, że będzie się na nią wspinał, ze związanymi nogami, w całkowitej ciemności. Yoda wraz z Radą próbowali ukształtować go na modłę, do której nigdy nie pasował, a wyginając i rozciągając w nieskończoność dany materiał, tylko kwestią czasu jest, aż ten ulegnie zniszczeniu. Rada odmówiła przyjęcia wybrańca takim, jakim był. Zamiast tego próbując uczynić z niego Jedi, jaki ich zdaniem pasował do treści przepowiedni. Zakon nigdy nie ułatwiał życia Anakinowi. Postawił na jego drodze przeszkody, których nikt nie dałby rady pokonać. Każdy Jedi zakończyłby tę podróż upadkiem. Jaki zresztą miał w tym wszystkim wybór? Zostawił matkę dla przepowiedni, o której nigdy nie słyszał, by dołączyć do zakonu legendarnych obrońców pokoju. Obrońców, którzy pojawili się na jego planecie tylko po to, by powiedzieć mu, że nie są tam, by uwolnić go od barbarzyńskiego systemu, którego jest częścią. Legendarna sprawiedliwość Jedi nie była dla wszystkich. Na Tatooine nie było sprawiedliwości. Anakin od początku był wybrańcem bez jakiegokolwiek prawa wyboru. Słowa, które wam przytoczyłem, nie są zresztą jedyną krytyką pod adresem Jedi, jakie pojawiają się w tym opowiadaniu. Obi-Wan zwraca w nim również uwagę na to, że zakon w formie, w jakiej istniał, był skazany na upadek. Szkoląc rycerzy od najmłodszych lat, wpajał im do głów archaiczny kodeks, którego wielu z nich nie miało prawa we wczesnym wieku rozumieć. Później natomiast rycerze byli już tak zindoktrynowani, że tylko nieliczni potrafili wyjść myślą poza wpajany im od dziecka schemat. A przez to tracili elastyczność, zdolność do analizowania otaczającej ich rzeczywistości i dostosowywania się do niej według potrzeb. Anakin poza ten schemat wychodził przecież często i to z dobrym skutkiem, a i tak był przez to krytykowany przez Radę. Obi-Wan po latach zrozumiał, że jego uczeń miał sporo racji, przedstawiając na Mustafarze Jedi jako swoich prawdziwych wrogów.
I choć oczywiście na Mustafarze jego opinia była już mocno wykrzywiona przez wpływ ciemnej strony, Kenobi zaczął się z nią później do pewnego stopnia zgadzać. Jego zdaniem Anakin zrobił to, co uczyniłaby każda inna istota będąca na jego miejscu. Bo w końcu Vader nie miał prawa powstać, wybraniec nie powinien nigdy upaść i nie doszłoby do tego, gdyby nie hipokryzja i zaślepienie Rady Jedi. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy zgadzacie się z poglądem Obi-Wana dotyczącym głównej przyczyny przejścia Anakina na ciemną stronę mocy i jego surową oceną wystawioną Radzie Jedi? Przy okazji na końcu przypominam Wam, że powstał serwer Discord Wściekłych Wąsów, więc jeśli chcecie dołączyć do naszej społeczności, to link do Discorda znajdziecie zarówno w opisie tego materiału, jak i w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe Wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.